Dobrze. To ja chciałem się dzisiaj podzielić z wami słowem. Myślę, że to jest prorocze słowo. To będzie prorocze nauczanie i chciałbym, żebyście potraktowali je poważnie. Zatytułowałem je Pokusa, kontratak diabła. Chciałbym, żebyście przeszli ze mną przez kolejne etapy tego, co będę mówił, przez kolejne etapy jakby logicznego wyjaśnienia tego. Nie wszystkie informacje tutaj są jakąś nowością, ale ważne, żeby co jakiś czas mieć tego świadomość i ugruntować się w tym temacie. Zacznę od Ewangelii Jana 8:44. Jezus mówi tak do religijnych ludzi. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa. Ważne, żeby sobie raz na zawsze do końca pewne tematy jakby zero-jedynkowo zamknąć. Kłamstwo nie zawiera w sobie ani grama prawdy. Nie ma czegoś takiego, jak w praktyce życia ludzie próbują budować, hybrydy takie próbują budować, tak? Trochę prawdy, trochę kłamstwa i gdzieś tam próbować doginać to do sytuacji, która jest wygodna. Trzymamy się słowa. Kłamstwo nie zawiera w sobie prawdy, tak? Kłamstwo jest prawdzie przeciwne, tak? Albo jest coś prawdą, albo jest coś kłamstwem, tak? I to diabeł jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa. Ważne, żeby nigdy tego nie zgubić. Co to dla nas oznacza tak naprawdę? Dla nas to oznacza to, że istnieją dwie rzeczywistości. Istnieje rzeczywistość prawdy i istnieje rzeczywistość nieprawdy, czyli rzeczywistość kłamstwa. One są, one istnieją, jedna i druga. I teraz każda myśl, każdy pogląd, on zawiera się w jednej z tych rzeczywistości. Jest albo w rzeczywistości prawdy, albo w rzeczywistości kłamstwa, tak? Najprostszy przykład. Bóg cię uzdrowił, jest w rzeczywistości prawdy. Bóg może cię uzdrowić, jest w rzeczywistości kłamstwa. Każde zdanie, każdy pogląd gdzieś jest przypisany do którejś z tych dwóch rzeczywistości. Pierwszą rzeczywistość prawdy, stanowi Jezus, a za drugą stoi diabeł. I teraz człowiek narodzony z Bożego Ducha został wyrwany z królestwa ciemności, czyli został wyrwany w duchowej rzeczywistości, został wyrwany z rzeczywistości kłamstwa i został przeniesiony do królestwa światłości, czyli do rzeczywistości Chrystusowej, do rzeczywistości prawdy. Ale to nastąpiło w wymiarze ducha. Nastąpiło to w wymiarze duchowym, a nie w wymiarze naszej duszy. Tak? To wyrwanie, to przeniesienie z królestwa ciemności do królestwa światłości. I teraz diabeł, w związku z tym, że jest pokonany, on nie ma dostępu do człowieka narodzonego z Bożego Ducha, jeśli ów człowiek nie zaprosi diabła, tak? To wiemy, ale ja chcę to dzisiaj uporządkować po kolei, przeprowadzić was przez cały proces, tak? Czyli jeśli człowiek nie otworzy diabłu drzwi i nie powie zapraszam, tak? To diabeł nie ma do niego dostępu. Zanim pójdziemy dalej, chcę wam przeczytać fragment z Izajasza, z 14 rozdziału, od 4 do 15.
Zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak. Wykończył się ciemięsta, skończyło się panoszenie. Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku. Tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieczną zabawę i cedry libańskie. Mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie. Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo okrycie. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Przeczytałem wam ten dłuższy fragment, ale chcę zwrócić uwagę na wersety 13 i 14 przede wszystkim, tak, charakteryzujące diabła. To ty mawiałeś w sercu, wstąpił na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Co generalnie widzimy, co charakteryzuje diabła? Skoro charakteryzuje też diabła, to charakteryzuje też rzeczywistość, którą on tworzy. Przede wszystkim widzimy żądzę. Widzimy ogromną pożądliwość władzy. Tak? I widzimy też brak poczucia wartości. Brak poczucia wartości, tak? Czyli te dwie rzeczy, jest ich więcej, ale te dwie chcę jakby zaakcentować. Je widzimy dzisiaj, że one są wbite w diabła. To jest poniżenie i to jest żądza władzy. To jest na pewno. I teraz widzimy to od początku, że diabeł pragnie władzy. Pragnie władzy. To jest jego pragnienie. I teraz są trzy sfery, to często o tym mówimy, ale tak jak powiedziałem, ja to dzisiaj chcę uporządkować. Są trzy sfery, na których koncentruje się najbardziej. Pierwsza to jest właśnie władza, czyli to jest wszelka forma wpływu. Wszelka forma zależności. Chce być jak najwyżej gdzieś tam i jak najwięcej wpływać. Dwa, to są pieniądze. Dlaczego pieniądze? Bo pieniądze umożliwiają mu sprawowanie tej władzy. Zgodnie ze słowem, pieniądz umożliwia wszystko. Więc tak naprawdę, żeby realnie sprawować tą władzę, tak, tutaj na ziemi, to on też jakby potrzebuje tych pieniędzy. Tak? Więc generalnie to jest ta druga sfera, na która go mocno interesuje. I trzecia to jest seks, bo jest ta jedna z form sprawowania władzy i realizacji tej władzy. Oczywiście ona jest związana też z realizacją pewnych cielesnych takich uciech i przyjemności, tak? Ale jest związana również ze zdobywaniem, tak? Z podbijaniem, ze zdobywaniem kolejnych osób w ramach swojej tam zależności i podwładnych. Powiem o tym później trochę więcej. I teraz chcę, żebyśmy sobie to wszystko poanalizowali dalej. Jakuba 1, 13-15, tak? Jest to list do Kościoła, czyli do ludzi narodzonych z Bożego Ducha, przeniesionych do Królestwa Światłości, tak, w duchowej rzeczywistości, przeniesionych do rzeczywistości prawdy. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi. Przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani też sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, czytaj, nieprzemienione myślenie, które go pociągają i nęcą i potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tu jest bardzo dużo praktycznych
informacji dla Kościoła. Bardzo dużo. To bardzo ważne słowo. Zobaczcie, po pierwsze, skoro Bóg nie jest podatny na pokusy, a my jesteśmy z Nim zjednoczeni i upodabniamy się na Jego obraz, to my też możemy być niepodatni na pokusy. Czy w to wierzycie? Nie? Jakoś tak nie słyszę tej śmiałości. Tak, możemy nie być podatni na pokusy. To bardzo ważne. To jest pierwszy krok. Jeśli człowiek się z tym nie zgodzi, bo człowiek musi się z tym zgodzić i tego zechcieć. Skoro Bóg nie jest podatny na pokusy, to ja też nie jestem podatny na pokusy. To jest pierwsza rzecz, którą zaczynam w ogóle proklamować. Druga rzecz. Bóg nie kusi człowieka. Więc Bóg nie robi człowiekowi żadnych testów, jak to czasami ludzie mówią. Mają nieprzemienione myślenie, powiemy sobie o tym dalej. Grzech ich kusi. A jeszcze w związku z tym, że są w kościele, to próbują jakoś to Boga ubrać. Ale tu jest to raz na zawsze rozstrzygnięte. Bóg ani nie jest podatny na pokusy, ani Bóg nikogo nie kusi. Nie kusi nikogo. Nie robi żadnych testów. Więc to nieprzemieniony umysł człowieka jest furtką dla diabła, przez którą może on przeprowadzić atak. Jak to nazwałem w tytule tego nauczania, tak? Kontratak. Bo generalnie diabeł jako taki jest pokonany w rzeczywistości duchowej, tak? Ale to jest jakby jego strategia. Strategia jako kontratak upadłego i pokonanego. Ostatnia możliwość uczynienia człowieka bezużytecznym w królestwie. W rzeczywistości duchowej, w rzeczywistości tej nadrzędnej, on jest pokonany. Ale w związku z tym, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa, poprzez nieprzemieniony umysł człowieka może próbować oddziaływać na tego człowieka, nad którym formalnie nie ma prawa sprawować władzy. I teraz ta otwarta furtka, to otwarta furtka otwiera człowieka na grzech. A co jest dalej powiedziane o grzechu? Grzech rodzi śmierć. Prowadzi do porażki człowieka. Więc człowiek posiada dominującą pozycję nad diabłem, dzięki Jezusowi, tak, posiada, ale rzeczywistość w praktyce, którą często oglądamy, jest taka, że jednak zaczyna doznawać porażek na skutek błędów, których się dopuszcza. Czym więc jest pokusa? Bo to jest ważne. Pokusa w rzeczywistości tego świata, bo pobadałem sobie, jak to jest nazywane, jak to jest definiowane w świecie, to jest bardzo trudne do opanowania pragnienie zrobienia czegoś. Natomiast to, co ja chcę podkreślić dzisiaj, mówiąc do waszych odrodzonych duchów, pokusa jest myślą. Jest przede wszystkim myślą. Od tego wszystko się zaczyna. Tak jak siedzicie tutaj teraz. Tutaj krążą setki, tysiące, dziesiątki tysięcy różnych myśli. Latają sobie jak Messerschmitty. Jedna myśl jest taka. Dlaczego Korgol jest dzisiaj w t-shircie? Dlaczego Korgol dzisiaj tak źle gada? Inna, dlaczego Korgol tak dobrze gada? Ale dlaczego Korgol tydzień temu, jak się ze mną witał, to się nie uśmiechnął? To są myśli. One sobie tutaj krążą. I tak naprawdę każdy z nas, jako odrodzony duch, wybiera też te myśli. My wybieramy te myśli. Bo wiecie, bo nieprzemienione myślenie zostało często sprowadzone jako taki religijny slogan. Każdy, kto ma, powiedzmy, rok stażu w Panu, on musi wiedzieć nieprzemienione myślenie. Ale nieprzemienione myślenie, to nie chodzi, że to jest hasełko religijne. Ono pociąga za sobą pewne skutki. Bo jak myślenie jest nieprzemienione, to
Selekcja myśli jest niewłaściwa. I teraz zobaczcie, żeby wam to dobrze zobrazować. Jest człowiek odrodzony z Bożego Ducha. Jest napisane, że jesteśmy myśli Chrystusowej, tak? Gdzie są te myśli Chrystusowe? One są w naszym duchu. Więc nasz duch emituje myśli prawdy. Prawdziwe myśli Chrystusowe. On je emituje, tak? Ale teraz, żeby one nie były zniekształcone i przedostały się do naszego życia, do naszego umysłu, to my nie możemy mieć lewych filtrów, które wykluczą prawidłową myśl, tak? Nie możemy tego mieć. Czyli tak, duch emituje prawidłowe myśli. Nieprzemieniony umysł człowieka, dusza, tak, emituje lewe myśli. Takie, które znała ze starego życia, bo dusza człowieka nie została przeniesiona do Królestwa Światłości. Dusza jest w procesie zmiany, tak? Więc ona definiuje myśli lękowe, myśli niewiary, w zależności kto w czym siedział, plotkę i inne rzeczy. Bo pokusa nie dotyczy tylko kwestii, jak znowu jak wszystko jest skojarzone, że pokusa dotyczy tylko kwestii moralności. Nie. Pokusa dotyczy każdego aspektu zejścia z formuły prawdy. Przychodzi jako myśl. Słyszysz słowo, tak? To słowo jest gdzieś ważne, ale w tym momencie nagle zaczynasz sobie właśnie, jak powiedziałem, przypominać to, że nie uśmiechnął się na mnie, tak? I nadajesz tej myśli priorytet. Przestajesz słuchać, co ci mówię, a myślisz o tym, no nie, no nie uśmiechnął się. A jak się mijał z tym czy z tym, to się uśmiechnął. Tak, taki jest. I teraz zobaczcie, trzecim emitentem jest też tak, że oprócz tego, że nasz duch emituje myśli prawidłowe, nasza dusza na początku w większości te myśli są lewe, no później jak ona się przemienia, no to ona też zaczyna po prostu uwalniać te myśli, które są z ducha prawidłowe. Ale teraz tak, środowisko też ma istotne znaczenie, bo jak jesteśmy w środowisku prawdy, wśród ludzi prawdy, to większość myśli, która jest wypowiadana przez tych ludzi, to są myśli prawdziwe. Ale jesteśmy w środowisku ludzi, nie wiem, kompletnie gdzieś tam pozaburzanych, to myśli, które fruwają, są nieprawdziwe. I teraz my musimy wiedzieć, tak naprawdę zbudowany mieć pewien kręgosłup, ja za chwilę o tym dokładnie powiem, zbudowany pewien pion w ogóle prawdy, że to nie jest tak, że my o każdej myśli w ogóle mamy myśleć, że my się każdą myślą mamy zajmować, że w ogóle każda myśl powinna mieć jakąś rankę. No i co? I diabeł jeszcze emituje też te myśli jako kłamca i ojciec kłamstwa. Jeśli ja w tym momencie, daję przykład, trzymam się tego, będę mówił słowo, które może podnieść ciebie, to on ci powie, nie zadzwoniłeś tam gdzieś wczoraj. Wybić cię z tego, tak? Jeśli się na tym zgodzisz, będzie robił wszystko, żeby gdzieś tak naprawdę wybić cię z tej formuły prawdy i tego, co niesie życie. Także wokół ciebie jest masę myśli. Różnych myśli. Różnych. Żyjemy na ziemi. Ziemia jest skażona. Większość myśli tutaj to lewe myśli. To nie jest tak, że każda myśl, która tutaj frunie, to jest święta myśl w ogóle. Nie. Nie. W większości one takie nie są. I zobaczcie, pokusa jest przede wszystkim myślą i dopiero później, kiedy nadamy tej myśli pewną rangę, ona może przyjąć formę pewnego działania. Czasami to nie musi być działanie w postaci czynu, bo to jest kwestia już infekcji samego serca, że człowiek coś zaczyna rozważać i budować sobie jakieś projekcje. Ale co jest ważne w tym wszystkim? Mamy władzę nad swoimi myślami. Mamy dostęp do myśli Chrystusowej. Mamy władzę nad swoimi myślami. Więc to nie jest tak, że coś tam nas kusi, i nie jesteśmy w stanie tutaj, o, albo jeszcze właśnie, jak czytałem wcześniej, że to Bóg, jeszcze może Bóg kusi człowieka, tak, bo ma takie hobby, taką zabawę. Więc my musimy zarządzać myślami. Zarządzać. To jest bardzo ważne. To nie jest filozoficzny wykład, słuchajcie, żeby sobie pogadać o tym, czym jest pokusa. Musicie to zrozumieć, że tak naprawdę różne myśli przychodzą do każdego człowieka, narodzonego z Bożego Ducha. Bo w 100% jego głowa nie jest jeszcze w ogóle uświęcona
Jeden ma w tym obszarze zrobione, w drugim obszarze jest w procesie, czy mniej. I teraz zarządzamy, selekcjonujemy myśli. 1 Jana 2,16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to są rzeczy z rzeczywistości tego świata, z rzeczywistości kłamstwa. Te rzeczy, to nie jest rzeczywistość prawdy. To są rzeczy ze świata. One nie są z Ojca, ale one są ze świata. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Słuchajcie, ja osobiście uważam, że bardzo dużo problemów ludzi w szeroko rozumianym w ogóle Kościele rodzi się właśnie z koncentracji na tych rzeczach, które przed chwilą zostały powiedziane. W ogóle z koncentracji na ciele. Na tym, że ludzie nie przemieniają myślenia, nie zmieniają perspektywy z doczesnej na wieczną. Nie zmieniają. Nie zmieniają. Wybierają te myśli, które znają najbardziej i tych, których jest najwięcej. Bo to wszyscy wokół nas funkcjonują w takim myśleniu. Ich jest zdecydowanie więcej. I jak nie ma tej selekcji, no to się rodzi, to się zaczynają rodzić problemy. Ale to, wiecie, musimy być, ja powiedziałem, to jest informacja prorocza, musimy być też gotowi na przyjęcie jakiejś pewnej korekty w tym temacie. Ja się czasami przysłuchuję, słuchajcie, w pewnych rozmowach kuluarowych, nie? O czym ludzie rozmawiają. Nie chcę, żeby się zaraz podniosło larum, ale ciało, to, tu, głowa, tyłek, kosmetyczka, taka, inna. Ja nie mówię przez to, że nie należy chodzić do kosmetyczki i robić tych wszystkich rzeczy, tylko tak naprawdę, czym ty żyjesz? Czym ty generalnie żyjesz? Bo są pewne rzeczy, które są jakimś tam środkiem do celu, ale one nie mogą się stać celem. Nie mogą się stać celem życia. Ja bym wolał słuchać w kuluarach, jak ludzie funkcjonują w rzeczywistości prawdy i mówią o tym, kurczę, zastanawiam się, jak zdobyć toruń dla Chrystusa. Zastanawiam się, jak zdobyć kasę dla tych ewangelistów, którzy prą na zewnątrz, ale nie mają kasy, żeby zwiększyć ich zasięg i zwiększyć ich wpływ. Ja bym wolał posłuchać, jak ludzie mówią o świadectwach właśnie życia, o tym, jak posłuszeństwo prawdzie, wiara w obietnicę zmieniła ich życie. Zrozumcie to. My selekcjonujemy te myśli. To jest mega ważne. Bo żyjąc tutaj, my gdzieś się opowiadamy w jakimś środowisku, jakaś rzeczywistość w naszym umyśle zaczyna być dominująca. Wolałbym posłuchać o odważnych decyzjach. To nie da się tego, wiecie, przypudrować, że generalnie myślimy o rzeczach związanych z tym wszystkim, co się myśli tutaj na tej ziemi, to nas wypełnia, bo tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, że takich myśli, że w ogóle tego nie ma, to nie tak. Niech nikt nie przeinacza gdzieś tam mojego słowa. Chodzi mi o to, że to nie jest jakąś tam wartością nadrzędną. To jest jakiś tam element, on ma do czegoś służyć. Ale to nie może być gdzieś tam celem naszego życia. I teraz nie można tego przypudrować, rzucając powiedzmy jakieś hasło tutaj takie tam, pan to, czy pan tamto, nie? Zresztą w ogóle, wiecie, ja uważam osobiście, przez 20 parę lat nie grałem w karty. Jakoś tak nie było okazji. Ale ostatnio była okazja, bo byliśmy z dziećmi, tak w ogóle przypomniałem sobie, że karty są, żeby jakoś tam siedzieliśmy. Przypominali mi zasady gier i w ogóle tak sobie przypomniałem, że w pokerze jest taka fajna zasada. Możesz blefować, ale finalnie musisz się liczyć z tym, że zawsze ktoś powie sprawdzam. Że ktoś powie sprawdzam. I my się nie możemy bać słowa sprawdzam. Nie możemy się tego bać. Czasami ludzie mówią, no ale co z tego, generalnie wiesz, tu chodzi o mnie, coś mi się tam podoba, generalnie chcę to mieć i o kule, wiesz, jestem synem Pana, czy jestem synem Pana. Okej, możesz to mieć, spoko, w ogóle nie rozmawiajmy na ten temat, tak? Tylko to gdzieś ciebie widzę, że dominuje. Tylko jak spojrzysz na to inaczej, to, że coś jest ładne i to nie znaczy, że ty masz prawo spędzić na tym swoje życie. Wiecie dlaczego? Bo ja uwierzyłem w jedną prostą rzecz. Że ja nie należę już do siebie, a należę do Jezusa. I to jest zasadnicza różnica. I to zmienia mój punkt widzenia.
To mi prostuje też pewne rzeczy i pewne odchylenia, które jestem w stanie namierzyć, jak w tym wszystkim się ustawić, jak przeżyć to życie skoncentrowane na zadaniu, tak? Jak funkcjonować w sprawności, tak? Ale tak jak śpiewaliśmy, żeby zbudować ten dom, tą świątynię otoczoną koroną prawdy i świętości, tak? Należymy do Jezusa, a nie należymy do samych siebie, tak? To, że coś jest fajne, to nie znaczy, że człowiek ma od razu do tego prawo. Nie wiem, jesteś kobietą, idziesz, widzisz fajnego mężczyznę i to, że on jest obiektywnie ładny, to nie znaczy, że ty masz do niego jakiekolwiek prawo. Nie? Musimy to rozumieć. Musimy to rozumieć głębiej. Kolosan 3:5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Zobaczcie, bo to też jest ważne. Pożądanie w samo sobie nie jest patologiczne. Nie, samo w sobie pożądanie nie. Pytanie, bo jeśli pożądasz prawdy, jeśli pożądasz tego i jesteś na to nakręcony, najarany, aby ludzie masowo przychodzili do Jezusa, jesteś, pożądasz tego, co jest twoje, zgodne z twoimi darami, powołaniami, co jest celem twojego działania, tego pożądasz, w tym się rozwijasz, to jest super. Tak? Tu, zobaczcie, jest zła pożądliwość. Zła pożądliwość jest wymieniona jako to, co jest ziemskie, czyli pożądanie rzeczy tego świata jest chore. I teraz, bo to, co chciałem podkreślić, że kiedy się zaczyna problem? Problem się zaczyna wtedy, kiedy doczesność, czyli to, co nas tutaj otacza, dla ludzi wierzących jest bardziej atrakcyjna i bardziej realna niż rzeczywistość prawdy. Naprawdę, tutaj wydaje mi się, że każdy z nas musi być po prostu głęboki w tym. Ja sobie zdaję sprawę. Funkcjonujemy na tym świecie, tak, pracujemy, zarabiamy, są zobowiązania, są rachunki, to wszystko jest. Ale tu jest kwestia ustawienia pewnego umysłu, swojego umysłu, ustawienia w ogóle serca, ustawienia priorytetów w życiu, tak? Że jednak raz, że jest bardziej realna doczesność i to jest problem, a dwa, że jest bardziej atrakcyjna. Że ta nagroda w niebie jest takim pustym sloganem. No co tam nagroda mi w niebie, generalnie fajnie, super. Lepiej sobie to zabezpieczyć, żeby mieć nagrodę w niebie, ale jak tutaj se kupię to czy to, to mam taką nagrodę. Co to jest za myślenie? No to jest właśnie myślenie, kiedy rzeczywistość, mam prawo, jestem synem króla, oczywiście, masz prawo, żeby kupić sobie milion tych rzeczy. W ogóle nie dyskutuję, nie odbieram ci tego prawa. Możesz zrobić, co chcesz. Nie w takich kategoriach rozmawiamy. Nie w takich kategoriach. Tylko czy aby rzeczywistość, ta doczesna, nie stała się uważniejsza. A dla nas rzeczywistością jest co? Jest Chrystus. Tytus 2:11-12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Mamy nie żyć jak ten świat. Nie w ten sam sposób. I tu znowu, słuchajcie, bo to nie ma tak, że napiszemy teraz schemat. To możesz, tego nie możesz. To ci wolno kupić, tego ci nie wolno. To możesz mieć. Nie. Tego się tak nie da zrobić. To nie metoda. Ty musisz to rozstrzygać. Wszystko zaczyna ci od serca. Od twojego serca, od selekcji myśli generalnie. Jak ty chcesz żyć? Co ty porządkowujesz pod co? Jaki ty masz plan? Do czego chcesz czegoś użyć? Czy to jest pusta uciecha, dlatego że rzeczywistość doczesna jest bardziej realna? Jest większą nagrodą? Tak? Czy to jest jakiś głębszy plan czy strategia? Więc w tym się trzeba zanurzyć. Ale mamy nie pragnąć rzeczy jak ten świat i mamy się wyrzec tego na poziomie też naszego serca i naszego umysłu. Wyrzec się pewnych takich pragnień. Bo, dlaczego? Bo one zaczną dominować. Zaczną dominować twój umysł. Możesz. Masz do tego prawo. To nie jest tak, że człowiek narodzony z Bożego Ducha, nie wiem, w ogóle nie może tutaj pragnąć Ferrari, rzucam jako slogan. Możesz pragnąć Ferrari, tak? I w ogóle Ferrari możesz na zlocie Ferrari w ogóle przyprowadzić milion osób do Jezusa. Ale teraz celem twojego życia, no nie może być w ogóle sam fakt posiadania, że przejrzenia się, że w ogóle no super, w końcu zrealizowałem się, mam Ferrari, nie?
Mam Ferrari. Jestem gość. Jestem gość. 1 Piotra 2,11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy... Zobaczcie, to jest ważne słowo. Jako pielgrzymi i wychodźcy. Co to oznacza? To jest ukierunkowanie na wieczność. To jest prosta informacja. Nie jesteście stąd. Od razu jedno niepozorne zdanie. Abyście jako pielgrzymi i wychodźcy z wieczności, tak? Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. One odciągają człowieka od innych rzeczy. To nie jest kwestia, jeszcze raz to powtórzę i będę to powtarzał. To nie jest wolno czy nie wolno, bo wszystko mi wolno generalnie i wszystko tobie wolno. To nie o to chodzi. Ale jeśli chodzi o skuteczność w życiu, o realizację naszych zadań, to to słowo ma już znaczenie. Ono jest ważne. Co więc jest kluczem? Co jest rozwiązaniem? Zmiana myślenia. Zmiana myślenia. Życie prawdą. I teraz, co za tym stoi? Ja często, jak rozmawiam z ludźmi, albo jest tak, na przykład, że ktoś powie, dobra, bądź moim liderem. No i składając, nie wiem, człowiek 5-6 lat nawrócony, rozmawiamy o czymś, chodzi jakiś problem. Ja mówię, musisz popracować nad głęboką świadomością swojej tożsamości. Weź mi, nie wal sloganami generalnie tutaj. Ja ten temat odfajkowałem, ja przesłuchałem, słuchaj, nie tylko wszystkie fundamenty wiary, przesłuchałem w ogóle z łaski przez wiarę, przesłuchałem wszystko, przeczytałem książkę. To jest, wiesz, dla cieniasów, którzy się nawracają. Ja już jestem gość. Ja mówię, posłuchaj, musisz popracować nad swoją tożsamością, bo jej nawet nie liznąłeś. Jak możesz? Ty nie wiesz, o czym ja do ciebie mówię. Nie rozumiesz w ogóle tego. Każdy twój gest, twoja reakcja, twoje słowo, twoja mina pokazuje, że ty coś tam intelektualnie usłyszałeś. Tam jestem dzieckiem Boga, jestem zjednoczony, bo tak mówią w kościele generalnie, tak? Ale na poziomie przeżywalności, doświadczalności tego, nie masz. Ty musisz się w tym zanurzyć. Musisz w tym zanurkować, musisz się na tym zbudować, bo bez tego będziesz dostawał w łeb, w lewo, w prawo. Bo ty nie będziesz wiedział, z której ty rzeczywistości jesteś. Co cię ma w ogóle chronić? I co zaczniesz krzyczeć? Panie, przyjdź i ratuj. Ale przyszedłem, jestem w tobie. Mieszkam w tobie, użyj w ogóle mnie. Ale nie, no przyjdź, bo cię nie widzę, nie słyszę, cię nie czuję, w ogóle w łeb dostałem. Znokautowali mnie. Czyli, bo to często właśnie słyszę, ale już to przerobiłem. No nie przerobiłeś, no właśnie zrozum. To nie jest tak, że chrześcijaństwo jest przeintelektualizowane i teraz w ogóle będziemy wymyślali, filozofowali tutaj, co tam. Nie, to są proste prawdy, które gdzieś tam usłyszałeś, ale zgódź się z tym, że teraz trzeba w tym nurkować i trzeba na tym w ogóle budować swoje życie w ogóle, budować swoją wiarę. Dwa, oprócz głębokiej świadomości swojej tożsamości, to jest właściwie zdefiniowany cel życia. No musimy mieć ten cel zdefiniowany. Już wiem, kim jestem, wiem, po co jestem generalnie, znaczy wiem, kim jestem, wiem, skąd jestem, wiem, o co chodzi, wiem, co mam, wiem, co mogę. I teraz jaki mam cel? Jaki mam cel? To musi być przed oczami. Musi być. Jaki jest cel? Bo myśli, które krążą wokół was jak Messerschmitty, tylko na nielicznych jest ten cel. Bo to w twoim duchu jest. Więc ty to gdzieś masz, ale wszystko ci kręci tak. Tu zbuduj takie zabezpieczenie, tam się zabezpiecz, tu się schowaj, tu się zastaw, tu posłuchaj, a ten mądry to, a tamten mądry tamto. I to fruwa. Fruwa. I teraz, jeśli ty nie wiesz, jaki jest cel twojego życia, to się tym pogubisz. To się pogubisz i tracisz orientację. I trzecia rzecz, to już jest decyzja. Całkowita koncentracja na celu życia. Wiem, kim jestem w takim szerokim znaczeniu. Wiem, jaki mam cel w życiu. I teraz się tylko na tym koncentruję. I tylko to widzę. I jeśli ja jestem na tym sfokusowany, to ja sobie nie pozwolę na coś takiego, żeby lewa myśl w ogóle spowodowała, żeby ona nawet zanurkowała, żeby cokolwiek, jakiekolwiek ziarenko tutaj zaczęło rosnąć, że ja to wpuściłem i ja to rozważam. Bo to na starcie, jeśli to nie jest zgodne z moją tożsamością, z moim celem, tak, to ja to w ogóle, to się odbija, to w ogóle nie mam prawa, nie ma prawa jakiejkolwiek mojej uwagi uzyskać. Nie dam temu głosu. Więc pokusa jest myślą, a pytanie jest, co my mamy w głowach? Co my mamy w głowach? Zobaczcie, że jest taka grupa ludzi, ja często im właśnie to mówię, że
to jest tak, ta osobowość tak zwanych myślicieli, że oni wszystko chcą przemyśleć, że przychodzi, a ja widzę, jak odpływają. Przyszła myśl, malutka taka, ty, jaka myśl wyszła, lewa, posłuchali i siedzą, przyszła jakaś wątpliwość, jakieś zwątpienie, jakaś niewiara, jakiś drobny na razie buncik, coś niedużego, ale im to nie daje spokoju. To oni teraz, to ja teraz pomyślę. A ty widzisz tak, już cała mowa ciała już jest bardziej zdystansowany, już się gdzieś tam nie pojawia, jest smutny, ale on myśli. On myśli, że on w tych myślach, że wziął lewą myśl jako podstawę i on teraz dojdzie do prawidłowego rozwiązania. Nie, ja sobie to ułożę w życiu, mówi. Ja sobie to ułożę w życiu, Nic sobie nie ułożysz, bo właśnie zaczerpnąłeś myśl jako źródło z rzeczywistości kłamstwa. Diabeł cię w tym temacie oszukał. Musisz spokutować, wyrzec się z tej myśli, zmienić myślenie, wziąć prawdziwą myśl i na niej budować. Nie masz prawa poświęcić ani mikrosekundy na rozmyślaniu o tym, jak chcesz z tego wyjść. Ale większość osób chce być uparta. Ale ja tak, wiesz, bo ja tak zawsze miałem, czy miałam, że ja sobie tak wszystko przemyśliłam, czy przemyślałam i tak sobie tam dochodziłam do tego. No ale to było gdzieś tam w starym życiu. Ja nie wiem, do jakich ty wniosków dochodziłaś. No tutaj to nie ta broń. Nie ta broń. Przyszła do ciebie jakaś pokusa. Poobmawiaj kogoś. Poplotkuj, nie polub go w ogóle. Cokolwiek, nieważne, bo to mówię. To nie tylko moralność, ale jakaś delikatna myśl. Zobacz. A się patrzy dziwnie się na ciebie. Zobacz. Widzisz? Na pewno cię obgaduje. Na pewno. On cię obgaduje. Na pewno. Siedzisz, myślisz dalej. Nie tylko on, bo jeszcze z tamtym się lubi. A, proszę Państwa, no tak. I oni wyszli i poszli za drzwi i gadali, jak ja stałam. Czyli oni na pewno gadali o mnie. To są przecież paranoiczne toki myślowe przychodzą na to, że są źle selekcjonowane myśli. Później z tego się robi coś, wiecie, to rośnie wszystko, rośnie, to jest wielkie w ogóle, Boga się w to jeszcze próbuje jakoś ubrać. To jest błąd w założeniach, nie ta myśl. Przyszła jakaś pokusa niezgodna z prawdą. Dlatego, zobaczcie, tak często mówimy, jak ważne jest, żeby znać prawdę. To nie o to chodzi znowu, że jest egzamin w kościele, że się testy robi i mówi, kto ma ile punktów. Nie, to chodzi o praktykę życia. Jak wiesz, jaka jest prawda, nie weźmiesz myśli, która jest pokusą. Nie wpuścisz jej do środka. I zobaczcie, taki przykład. Jeśli człowiek uważa siebie za małego, a to a propos tożsamości też, nie? To zawsze mały będzie chciał stać się większym. Rozumiecie to? Zawsze. Jeśli człowiek mówi, no tak, ale tutaj jest, nie ma tego zbudowanego, kim jest realnie w Chrystusie. Postrzega siebie jako małego. Popatrzcie na Lucyfera. On bardzo chciał się zrównać z Najwyższym. On miał... Chciał go gdzieś tam tu przeskoczyć, tam być. On się uważał za małego. I on tym ludzi karmi. No tak, tak, dobra, tutaj twój Jezus, ale wiesz, ale to Jezus. Jezus, to twój pastor, to twój lider. No ale ty wiesz, no. Ty to tak, no, sam widzisz, nie? Jakie masz doświadczenie, no wiesz, jak to jest, nie? No tak, kurczę. Zobaczcie, przyszła pokusa, widzisz, jaki jesteś, nie? I teraz won diable, czy? No tak, kurczę, rzeczywiście, wczoraj przecież upadałem generalnie, nie mam takich doświadczeń. No, to jest to. Pokusa przyszła. Wyjdź w głowie z rzeczywistości prawdy. Nie? I teraz jeśli człowiek rzeczywiście na jest mały i chce być większym, to on się będzie ścigał w służbie, będzie zabiegał w mentalności systemu tego świata, będzie chciał się piąć do góry, wiecie, budować jakąś swoją wartość. Ja czasami się przyglądam na ludzi, którzy... Ja wiem, że oni jeszcze nie zbudowali. To ja nie twierdzę, że to nie są powołane osoby, że to nie są też namaszczone osoby, ale gdzieś tam w którymś momencie coś się powiedzmy pogubili i tutaj już zaczynają tworzyć. I później na przykład, jak teraz? I czuję się mały, bo nie ma takiego wielkiego poklasku. To teraz taka, wiecie, wielka atencja wokół tego posta. Jak tu trzeba zrobić teraz, zbudować całą aurę, że to niby co tam w ogóle i jak i tutaj i tak dalej, żeby jednak jesteś kimś. A ja na przykład, powiedzmy, znam tych ludzi, znam takiego człowieka, wiem, jak on funkcjonuje i wiem, że tutaj robi z siebie taki wizerunek, bo się czuje mały, a generalnie jak mu ktoś sprzeda lewego hamburgera, to robi taką awanturę, że po prostu głowa opada, nie? Bo za mały, nie wiem, hamburger i tutaj już jakby charakteru w tym temacie wykształtowanego nie ma. Ale jestem mały, więc muszę być większy, muszę być. I to się wszystko później nazywa, tak, tu, bo tu, wiesz, tam chodzi o wpływ, o zryw chodzi.
Chodzi tylko o to, że jesteś mały, się czujesz mały. W służbie nie ma też miejsca na kompleksy i niedowartościowanie. Zobaczcie, nie ma, bo nie ma takiej myśli, bo to jest podatny grunt właśnie na ten kontratak. Zobaczcie, ja mówię kontratak, dlatego że diabeł jest pokonany, on nie ma prawa. No, w rzeczywistości duchowej zajmujemy dominującą pozycję, ale on w ten sposób, tą pokusą próbuje z czymś do człowieka przyjść. I teraz jeśli przyjdzie i rzuci jakieś hasło, ale ty jesteś gdzieś tam słaby, gruby, w ogóle gorzej mówisz, nie masz takiej prezencji i tak dalej, a ostatnio to w ogóle ci coś tam wyrosło z boku, albo się tutaj, nie wiem, zmarszczki pojawiły, siwe włosy, albo ci wychodzą, nieważne, cała paleta, wiecie o czym mówię, tak? Jeśli człowiek się zacznie na tym koncentrować, no to jest pozamiatany. Jego efektywność w służbie albo jest zero za chwilę, albo jest bardzo niska, bo on gdzieś tutaj coś tam próbuje zrobić. Oczywiście, tam przyjmuje się wtedy doktrynę, tak, bo ja tutaj tam dla ciała i tak dalej, o to chodzi. Nie, twoja głowa, musisz zobaczyć, w twojej głowie prawdopodobnie są myśli kompleksów i niedowartościowania. I to stymuluje cię do dalszych działań. Więc ja mówię, nie to, co zewnętrzne gdzieś tam jest istotne, czy coś robimy, czy czegoś nie robimy, tylko zawsze jest ta ważna ta intencja i co mamy w głowie, dlaczego my to robimy. Bo jeśli już się diabeł przebił z tą myślą, że jesteś w ogóle brzydki, brzydka, słaba, nieważne co, to on będzie na tym jechał, a ty jakby wszedłeś w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, zaczynasz robić jakieś tam działania z tym związane, ale wszystko się wokół tego kręci. Jak może być człowiek efektywny w 100% w służbie? Jak może wierzyć, że on tak naprawdę ma potęgę, siłę, moc, zdolności, możliwości Boga, skoro stwierdzi, że opona mu wystaje? I to jest problem. To on w tym momencie będzie widział w pierwszej kolejności oponę, która mu wystaje, a nie to w danej sytuacji, że on ma zdolności Boga. A diabeł jeszcze mu napisze jakiś komentarz przez kogoś człowieka, mu napisze, o, opona ci wystaje, pozamiatany, siedzi i kwiczy i płacze, nie? Po służbie, po chłopie, czy po dziewczynie, tak? Co przyszła? Pokusa przyszła. Dlatego trzeba znać swoją tożsamość. Trzeba znać swoją tożsamość. A żeby diabeł nie uzyskał tutaj swojego celu. Ewangelia Łukasza 8:13. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Tak? To wiecie, to ja znowu nie tworzę reguły, że każdy, kto mówi amen, amen, to że to jego dotyczy, ale to często jest ta grupa osób. Pierwsi krzyczą, najgłośniej krzyczą, ale później, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Nie? W zbiorowym namaszczeniu jest fajnie, bo zobaczcie, myśli i słowa, które są przez nas uwalniane, tak? To tutaj na tym miejscu, to są słowa prawdy, wiary, takie myśli dzisiaj krążą, na takich myślach wszyscy się koncentrują. Nie? Ale jeśli za chwilę gdzieś przekroczysz gdzieś tam tą granicę, człowiek wyjdzie stąd i wchodzi w rzeczywistość myśli innych, nieprzyjemnych, no to będzie się weryfikowało, czy jest korzeń, czy tego korzenia nie ma. Do ulegania pokusie dochodzi tam, gdzie nie ma zbudowanego fundamentu prawdy. Gdzie jest brak korzenia. Tam dochodzi do ulegania pokusie. Bo jeśli mam fundament prawdy, mam korzeń, to co mnie to, że on to do mnie mówi? Co mnie ta myśl w ogóle? Co mnie ta myśl? Mam korzeń. Nie rozważam w ogóle tego. I to wiecie, może chodzić o poszczególne dziedziny życia. To nie chodzi, bo te ludzie tak zero-jedynkowo czasami patrzą, że no, ten jest uświęcony, a ten nie jest uświęcony. W danym obszarze może być problem. Dlatego tak wiele osób, jak się wywala w służbie gdzieś tam i gorszy innych, którzy traktowali ich właśnie za wzór. Dlatego, że w wielu tematach oni ich traktowali za wzór. I szli, i człowiek był przekonany, że on jest we wszystkim w ogóle taki, wiecie, fajny. I nagle on się wywala, i to się jeszcze się wywala w takim temacie, w którym nawet ci jego, że tak powiem, uczniowie czy podopieczni w ogóle to mają przerobione i oni są w szoku. To ja myślałam, że on to jest taki święty, on się wywalił na tym, bo zostawił sobie to, co mówiłem dzisiaj wcześniej w czasie uwielbienia na modlitwie, specjalną strefą demoniczną, tak? Jest taki kącik. 2%, 1%, promil, coś tam. Tutaj nie wpuszczam Ducha Świętego, tutaj boli, tutaj gdzieś tam jeszcze nie, ale życie składa się też z przeżywania tych obszarów i w którymś momencie, jak tego nie weźmiesz na warsztat, może cię to trafić. A im jesteś dalej w służbie, tym bardziej boli i skutki są gorsze, bo widzą to inni.
Tesaloniczan 3:5. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Życie niewiarą stanowi podatny grunt na kuszenie diabła. To jest ważne. Jeśli człowiek żyje niewiarą, no to jest grzech. To jest grunt podatny na kuszenie diabła. To jest jego zaproszenie. A zobaczcie, że jak wyjdziecie stąd, to większość myśli, która będzie was otaczała, to są myśli niewiary. No, świat nie żyje wiarą. I teraz jeśli człowiek w tym nurkuje, to automatycznie otwiera się na kuszenie diabła. Hebrajczyków 3:8. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Pójście za pokusą skutkuje buntem wobec prawdy i czym? I zatwardzeniem serca. Wiecie, jak to jest zatwardzeniem serca? Po jakimś czasie człowiek już nie widzi. Przychodzi jakieś słowo, przychodzi jakaś myśl i na początku tam się zatwardził, zbuntował, poszedł sobie za pokusą, że jednak nie, że jest gdzieś tam inaczej. Za trzecim razem mówisz do niego prawdę, on tego już nie słyszy. Nie słyszy. Już w ogóle nie istnieje. Zatwardził się na to w ogóle. On tego nawet nie rozumie. To już nie ma komunikacji, nadajnik, odbiornik. Trzeba rozwalić coś, tak? Już demony na tym siedzą w ogóle. Trzeba to demona wygonić, trzeba to jakoś w ogóle zburzyć coś, co zostało lewe, żeby się w ogóle przebić do człowieka, bo nie wie, o co chodzi. 4 Mojżeszowa 11:4. To też jest ważne, ale to jest spójne z tym, co mówię. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli się najeść mięsa. Co to w ogóle symbolizuje, to obyśmy mogli najeść się mięsa? No doczesność. Doczesność. Micha, żeby pełna była. Tak, żeby to było, żeby dzięki były, żeby tutaj. Tak? I zobaczcie, tak naprawdę złe rozmowy psują dobre obyczaje. Czasami samo przebywanie w takim środowisku, nieodpowiednim środowisku i oddanie mu pewnego prawa głosu do naszego życia, ono to już powoduje, że jeśli człowiek nie ma zbudowanego oczywiście fundamentu w tym temacie, tak? No to zobaczcie, ile myśli jest lewych wtedy podawanych, nie? Ile myśli, nie? Nie plotkujesz, pójdziesz do plotkarza. Albo to przetniesz i odejdziesz, powiesz mu spokutuj, bo jesteś plotkarzem, zamknij się i tyle. Albo odejdziesz, albo posiedzisz. I napisz tak delikatnie. Ja nie plotkuję, ja tylko komentuję. Za godzinę jesteś tak uwalony w plotce. Posiedzieliście. Za jakiś czas siedzą na tym demony. Już ci tego brakuje. To ja pozwolę po tego kompana, sobie pogadamy. Będziemy mieli relacje, bo w kościele trzeba mieć relacje. To ja zadzwonię i wszystkich obsmarujemy. Z lewej nawy, a jutro z prawej zrobimy. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. I teraz kolejna rzecz, której chcę powiedzieć. Ewangelia Mateusza 16:1-16:4, bo to też jest ważne, bo to różnych aspektów tutaj dotykam. Przystąpili do niego faryzeusze i sadyceusze, kusząc go, prosili, ażeby pokazał im znak z nieba. Religia zawsze będzie kusić człowieka, aby odszedł od wiary. Przeanalizujcie kuszenia też Jezusa na pustyni i coś udowadniał, ale udowadniał w taki sposób właśnie broniąc się. Tak? I ludzie często oni się włączają, wdają się w takie dziwne dyskusje. Bronią prawdy. Prawdy się nie broni, prawdą się żyje. To jest największy manifest prawdy. Jeśli prawdą można żyć, a nie bronić jej. Prawda to prawda. Przecież zdecydowana większość ludzi, nie chcę powiedzieć wszyscy, ale którzy atakują prawdę, oni w ogóle nie chcą. To są religijne duchy, faryzeusze i sadyceusze. Którzy z nich się ponawracali? Którzy z nich się ponawracali? Tu nie chodzi, wiecie, i teraz musimy mieć tego świadomość. Czas, który poświęcisz na obronę prawdy, tak, możesz spożytkować zupełnie inaczej. A co im Jezus odpowiedział, tak? Bez gula im odpowiedział. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie dany chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich odszedł.
zastanawiał się nad tym, opuściwszy ich odszedł. Bo on wiedział, miał świadomość swojej tożsamości. On wiedział, do kogo on przyszedł. Wiedział, do kogo i przyszedł. I wiedział, jak spożytkować swój czas. Więc nie wdawał się teraz w nadmierne tutaj rozmowy. Ewangelia Mateusza 23, 25, 26. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne upiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby i to na zewnątrz niego stało się czyste. No, oczywiście to wiemy, hipokryzja religii, tak? Na zewnątrz niby prawda, a wewnątrz jednak martwa zgnilizna i grzech. Ale często jest też tak, przyjaciele, dlatego o tym mówię, z grzechem w Kościele. Grzech należy do królestwa ciemności, do rzeczywistości kłamstwa. I ja nie mówię teraz jakby o tym, że, bo to jest jasne i przed chwilą na uwielbieniu też to podkreślaliśmy, przed Bogiem jesteśmy niewinni, Jezus został w ogóle ukarany za wszystkie nasze grzechy. Ten temat w ogóle, tu się nic nie zmienia, tak? Ale na poziomie tutaj naszego życia, tam gdzie jest grzech, a zobaczcie, że Jezus prowadził wszystko też do poziomu serca, tak? Tam przychodzi jakaś forma królestwa ciemności dla człowieka. Za tym grzechem, który jest. Przychodzi jakaś forma... I teraz wiele osób w kościołach ukrywa swój grzech, żeby się nikt nie dowiedział. Dlaczego? Bo on jest usługujący, on jest wierzący, on to ukrywa. Tylko coś wam powiem. Generalnie z grzechem to jest tak jak z alkoholikiem. Naprawdę. Alkoholik często myśli, że nikt nie wie, że on pokryją mu pije. Wiecie dlaczego? Bo jak on przetrzeźwieje, się wyperfumuje, co prawda odór wody i w ogóle perfum to jest najgorsze, co może być, połączenie, ale on się wyperfumuje, ładnie się tu ogoli, odstawi, idzie załatwić jakąś sprawę, w ogóle tu jest taki kozak, wszystko. I myśli, że wszyscy tak go właśnie postrzegają. Że on jest tylko taki, on to kontroluje i on generalnie, i nic innego się nie dzieje. No to bzdura jest. Bzdura jest. Wszyscy wiedzą, że on pije. Wszyscy wiedzą, że on pije. Tylko już w którymś momencie po prostu, jeśli nie chce się zmieniać, to przestają o tym mówić, tak? Bo co mają, co mogą zrobić, nie? Teraz zobaczcie, tak samo jest z grzechem. Przecież taka pierwsza rzecz, jeśli my tylko będziemy patrzyli na tą rzeczywistość, niewidzialną rzeczywistość wieczności, najważniejszą niż rzeczywistość tą doczesną, ziemską, to przecież kiedy człowiek grzeszy i to próbuje ukryć, to przecież cały świat duchowy to widzi. Cały świat duchowy. Widzą to aniołowie. Widzi to szatan. No wszyscy to wiedzą. Co tu ukrywać? Ale żeby mnie sąsiad nie widział, bo ma takie dobre zdanie o mnie, on musi. Ja znam takich ludzi. Znam, niestety znam. Dzieci widzące ojców spadających ze schodów, łamiących nogi, przeżywające traumy, ale żeby się nikt nie dowiedział, że ja piję, żeby się sąsiad nie dowiedział, że ja piję. Wszyscy wiedzą, że chlasz. Zastanawiałeś się nad rodziną swoją? No, ale to tylko taki przykład, bo użyłem porównania do picia, tak? I to, że w kościele, jak człowiek ukrywa swój grzech, ludzie tego nie komentują, no to nie znaczy, że tego nie widzą, nie? To nie znaczy, że tego nie widać. Ale pamiętajcie, w rzeczywistości tej człowieka przychodzi jakaś ciemność. Jakaś ciemność. Człowiek się na coś otworzył, uległ jakiejś pokusie. Nieważne teraz, co to jest, bo nie mówimy tam tylko wyłącznie, wiecie, o używkach czy o moralności. Są różne rzeczy. Może to być plotka, o której powiedziałem. Otworzył się, przyszła jakaś czapa, jakaś ciemność. I zamierza rwać swoje owoce. Ta ciemność na tym miejscu. Ja wam powiem tak tylko na marginesie, że znaczy w ogóle nie ma chrześcijaństwa bez pokuty. Nie ma, to jest jasne. Dla mnie w służbie nie ma problemu służyć człowiekiem, który upada i wstaje. I pokutuje. Realnie. I tak rośnie, bo z różnych rzeczy wychodzi. Ale jak wiem, że człowiek ukrywa grzech, jest w dobrej nauce, ja nie chcę. Ja nie chcę z nim służyć. Ja będę blisko, tak, ale nie chcę. Nie chcę. Pokuta jest fundamentem. Tak, zobaczcie, jak głosimy
Ewangelię na ulicach, jak mówimy, że Ewangelia została spłycona, że się mówi Bóg cię kocha, tak dalej, bo mało kto dzisiaj w ogóle wzywa ludzi do pamiętania. Ja nie mówię o formie, bo można w różny sposób wzywać ludzi do pamiętania, ale no tak naprawdę pierwsze spotkanie z Duchem Świętym wiemy, że to jest przekonanie o grzechu, tak? O grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Człowiek ma tą świadomość i teraz nie da się tego gdzieś tam ominąć, nie? I to tak samo jest z pokutą. No pokuta musi być. Padłeś, pokutuj, powstań generalnie. Lecimy dalej. Ale nie ukrywaj. Mamy władzę nad grzechem, który został pokonany. Tak, teraz zobaczcie. Grzech kusi nieprzemieniony umysł człowieka. Nieprzemieniony umysł. Grzech kusi. Tak? No bo grzech jakby nie jest atrakcyjny dla przemienionego umysłu. Nie jest atrakcyjny dla rzeczywistości prawdy grzech. No jak będzie atrakcyjny? Nieprzemieniony umysł. Czyli tam trzeba jakąś pracę wykonać. Jakąś pracę trzeba wykonać w tym miejscu. Tak? No bo my nad grzechem mamy panować. Tak? Wierząc w moc, wierząc w łaskę w ogóle, mamy narzędzia do tego. Powiedziałem na początku, bo jeszcze wam powiem tylko o dwóch rzeczach, bo temat jest długi, musiałbym dzisiaj bardzo długo go musielibyśmy jeszcze trochę posiedzieć, żeby go wyczerpać, ale powiem wam jeszcze o dwóch rzeczach, bo od tego zacząłem, że są te trzy takie sfery, które są przez diabła bardzo pożądane. Właśnie władza, miłość, władza, pieniądze i seks. I chcę chwilę o nich powiedzieć. 1 Tymoteusza 6,9,10. A ci, którzy chcą być bogaci, upadają w pokuszenie i sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I teraz w związku z tym, że żyjemy w bardzo religijnym kraju, często tego wersetu się nie przytacza, dlatego że religia wykorzystuje go do tego, żeby przyklepać biedę. A, no widzicie, to chodzi o to, żeby być biednym, widzicie jak to jest i bieda jest grzechem, totalnym grzechem, ale miłość do pieniędzy też jest grzechem. I teraz przez to, że jednostronnie jest to manipulowane, to nie znaczy, że my nie musimy pokazać też tej drugiej strony, tak? Pieniądze same w sobie nie są grzechem, to my wiemy, że pieniądze nie są ani dobre, ani złe, one umożliwiają wszystko, one są potrzebne, bardzo potrzebne, ale tutaj chodzi o to, że tak naprawdę każdy człowiek musi sobie w którymś momencie zadać pytanie. I to wszystko jest spójne z tym, co mówiłem. Że człowiek zna swoją tożsamość, zna swój cel i zaczyna tym celem żyć. Po co ci pieniądze? Po co ci pieniądze? Dlaczego za nimi gonisz? Dlaczego? I w co inwestujesz? W doczesność czy w Królestwo Boże? I coś wam powiem. Ja już tutaj się nasłuchałem w tym temacie wiele rzeczy, tak na przykład. Docelowo w Królestwo Boże, ale dzisiaj w doczesność, no bo wiesz, to tak nie działa. Jak dzisiaj nie inwestujesz w Królestwo Boże, to w ogóle znaczy, że twoje serce i twój umysł jest skoncentrowany. Masz jakieś lęki w sobie, czegoś tam tutaj. Nie do końca wierzysz, albo nie do końca, nie wierzysz w zasady, które są w prawdy Boże, nie wierzysz, które są związane z tym. Jest w tobie jakiś lęk i budujesz sobie jakąś tam oazę, jakieś sobie źródełko tutaj bezpieczeństwa sobie budujesz, tak? Ale to jest ważne, bo tak jak bieda jest grzechem, tak jak człowiek... Dlaczego? No bo to jest tutaj wyjaśnione, że jeśli... Ta miłość do pieniędzy, czyli ta gonitwa, przejmuje ster w życiu człowieka, to ta pożądliwość, która się za tym wytwarza, oni powoduje, że spora część ludzi schodzi z drogi prawdy i wiary. Bo oni już się zaczynają gubić. I ja znam osobiście takie osoby, poznałem takie osoby. Gdzieś się pogubili. Na początku może nawet chcieli dobrze, ale w którymś momencie to już była kasa dla kasy. Oczywiście, tam są często jeszcze różne podłoża nieprzerobione, gdzieś tam lękowe, ale schodzą, bo przychodzą takie miejsca, gdzie muszą podjąć decyzję. I oni podejmują te decyzje w oparciu o rzeczywistość świata, o to, co jest tutaj. Bo zeszli już z drogi wiary i przez to jest im trudniej i przez to się wywalają. Więc tak naprawdę to jest bardzo ważne pytanie, które każdy człowiek, bo każdy z nas ma mieć pieniądze i nie tylko po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę, ale też, żeby hojnie łożyć na wszystkie pragnienia, które zostały złożone w szerzeniu Królestwa Bożego, tak? Do tego jesteśmy gdzieś tam... Wszyscy powołani. I teraz człowiek musi być tego świadomy, musi być szczery sam przed sobą. Do czego mi są pieniądze? Po co? Bez historyjek, że tam docelowo tak czy tak. Czyli święte intencje są tutaj najistotniejsze. Dobra. I teraz kolejna rzecz. Ona zawsze wywołuje kontrowersje. Seks.
się mówi, no wiesz, nie powinno się mówić w kościele o seksie, dlatego że nie wszyscy są w małżeństwach i to powoduje właśnie takie różne tam żądze i tak dalej. Tak patrzę sobie na to, mówię tak, ale nie wszyscy też są apostołami, a mówi się o apostolstwie. Nie wszyscy są prorokami, a mówi się o prorokach. Nie wszyscy są ewangelistami i mówi się o ewangelistach. I tak mogę wymieniać. Jest to podszyte lękiem. Wiele takich tematów w tych sferach jest podszytych lękiem. I teraz zobaczcie. 1 Koryntian 7,5, tak? Słowo dla małżonków. Nie strąćcie od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby się oddać modlitwie, a potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej, czyli tak naprawdę braku opanowania prowadzącego gdzieś tam docelowo do niewierności. I teraz seks w życiu małżonków jest bardzo ważny. I to, co powiedział tutaj Paweł, to nie jest slogan w stylu tam księdza i nauk przedmałżeńskich, tylko to jest mądrość apostolska. Choć sam był bez żony, to jednak miał tutaj głębokie objawienie. Małżeństwa w służbie muszą zadbać o swój seks. Muszą zadbać. I teraz chcę do czegoś wrócić, do fundamentów. Czym jest seks? To rodzaj modlitwy. Pamiętacie ten fundament? Rodzaj modlitwy. Mówię teraz do małżonków. Porozważajcie to. Wróćcie z tym. Rodzaj modlitwy. To nie jest tam dodatek. I teraz wiecie, albo jakiś tam obowiązek, bo tam coś tam generalnie. Nie. On jest ważny i jest rodzajem modlitwy. I teraz coś wam powiem, taką głęboką prawdę. Żeby mieć naprawdę dobry seks, to małżonkowie muszą być ze sobą blisko. To jest recepta. To jest prawdziwa recepta na to, żeby to był dobry seks. Bo to nie jest kwestia tylko techniczna. Bo ludzie w ten sposób do tego podchodzą, tak? Okej, dobra, tutaj, no to teraz tam, tak? I technicznie. Nie. Nie. To nie chodzi tylko o techniczne aspekty. To jest, seks jest czymś więcej. Jest potrzeba bliskości. Zanurkujcie w tym słowie i w tym fundamencie o tym, że to jest modlitwa. Spójrzcie na to z tej perspektywy. Skierowany na. Jeśli małżeństwa muszą popracować realnie nad bliskością. To wymaga pracy. To nie jest bach, bach, bach i po temacie, tak? To wymaga pracy, bliskość, otwarcia się, zdjęcia gardy, otwarcie jeden na drugiego w ogóle. Modlitwa, jak z Bogiem. Dlaczego o tym mówię? To nie jest temat tabu, bo diabeł na to przyjeżdża. Znam ludzi, mają dziecko, mówię, jak tam, staracie się o drugie? Żona mówi, słuchaj, ze 3 lata nie spaliśmy ze sobą. A ja patrzę i go znam i wiem, że co najmniej 5 razy dziennie się onanizuje, bo to prościej. Rozumiecie to? Prościej. W internecie można mieć każdego. Tak? Do wyboru, do koloru, która strona. Nie trzeba się wysilać, nie trzeba nic zdawać, nie trzeba nad czymś pracować. Chodzi tylko o cielesność. Tak żyją ludzie. I dlatego trzeba o tym mówić, bo to nie jest pojedynczy przypadek. Jeśli coś w was zgrzyta, jak mówię o tym i mówię do małżonków o tym, to temat jest do przepracowania. I tu się nie ma co bać i nie ma się co
co nad tym zastawiać, bo chcę wam powiedzieć też, jest szczególny rodzaj, ja tutaj nie wartościuję, tak, czy lepiej jest usługiwać samemu, czy usługiwać jest tam w małżeństwach, ale jest pewien szczególny rodzaj też namaszczenia, które jest na małżonkach, jak usługują. I tak naprawdę większość małżeństw się jakby dociera i się uzupełnia w służbie. I tak naprawdę siła rażenia, jeśli się usługują razem, jest większa. Tak? Mówię o zdrowych małżeństwach, które gdzieś tam jakby rozpoznały kierunek swojego życia, kierunek swojego działania. I teraz, jeśli jest brak seksu, albo jest jakaś ciemność w tym obszarze, że ktoś się generalnie tam chowa, bo właśnie ma coś za uszami, ogląda się cały czas za siebie, nie przeskoczą pewnego poziomu. Nie przeskoczą pewnego poziomu i w zaufaniu w sobie, i w usługiwaniu. Nie przeskoczą. Tak? To nie jest znowu teoretyczna nazwa, to nie to nauka, to nie jest wykład przedmałżeński w ogóle, jak postępować. To jest praktyczne słowo. Bo jest siła rażenia na usługiwaniu małżonków. Jest. Jest, ale do tego trzeba być blisko. Do tego trzeba sobie ufać. I do tego trzeba mieć zdrowe podejście do seksu i rozumieć, że jest to rodzaj modlitwy, tak? Bo nie będzie przeskoczony pewny poziom w ogóle, jeśli tego nie będzie. Więc seks małżonków nie jest tylko cielesnym aktem. To nie jest tylko. Nie jest tylko cielesny akt. Przyjaciele, będę podsumowywał już najwyżej. Resztę dopowiem innym razem, bo jeszcze bym troszeczkę musiał to pociągnąć. Musimy przemieniać swoje myślenie w każdej sferze życia. Nie ma takich tematów, które one są jakieś, bo tam się o tym nie mówi, albo gdzieś tam chowam, bo mam ranę. Nie, musimy. Musimy. Chodzi o naszą skuteczność. Jeśli my zaprosimy i wpuścimy gdzieś diabła, to ta skuteczność będzie spadała. Po pierwsze, my jakby nie żyjemy jako szczęśliwi wtedy. Człowiek jest dojeżdżany, ma jakieś porażki w ogóle, chodzi przybity, chodzi smutny generalnie i tak naprawdę nie widzi gdzieś tam w niczym efektów. A wróćmy do początku. Nasza pozycja jest dominująca nad diabłem. Dominująca. To my mamy w ogóle nim zarządzać, znaczy odbierać mu teren, tak? A on nie ma prawa wytyczać swojego nohala spod naszych stóp. No ale to musimy podejść do tego w praktyczny sposób. I tak jak mówiłem wcześniej, nie zostawiajmy specjalnych stref demonicznych. Tam, gdzie pokusa może owocować. Nie. Nie. Pamiętajcie, rzeczywistość prawdy i rzeczywistość kłamstwa. Każda myśl, każdy pogląd należy do którejś z tych rzeczywistości. Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, tak? Bądźcie w stanie skupienia na prawdę, abyście właśnie nie popadali w pokuszenie. Tak? To są słowa Jezusa. No i jeszcze na koniec 2 Piotra 1:3-4, bo to jest też ważne, to co też na modlitwie w czasie uwielbienia wcześniej podnosiliśmy. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Abyście przez nie, przez te obietnice, stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wrócę więc na koniec do tych obietnic bożych. To te obietnice. Przez nie stajemy się uczestnikami jakby boskiej natury. W wymiarze naturalnym, tego, co widzimy naszymi oczyma. My często możemy nie widzieć ale pewnych rzeczy, ale my się musimy uchwycić obietnicy. My musimy stanąć na prawdzie. Musimy odepchnąć, przekląć wszelkie niedowiarstwo. Musimy postanowić żyć zgodnie z prawdą. Tak? I te obietnice, one są no takim też dla mnie osobiście, teraz powiem, raz, że mnie jarają te obietnice. Dwa, że są takim w ogóle kołem napędowym, taką dają mi takiego kopa, wiecie. Jest jakaś obietnica w ogóle. Ja się czuję bezpiecznie w tej obietnicy. A też przechodzę przez różne sytuacje. Bo niektórym się wydaje, że nie, że tylko oni doświadczają trudnych okoliczności. Też przechodzę przez trudne okoliczności. Ale nie boli mnie to. Rozumiem jakby zasadę. Ja mam obietnicę, ja żyję tą obietnicą. I ja wiem, że to obietnica jest prawdą, a okoliczności są kłamstwem.
I jeśli mam taką, tak ustawiony umysł, to mi się nie jest w stanie teraz jakakolwiek lewa myśl, jakakolwiek pokusa przebić, bo ona się ode mnie odbije. Tu nie ma żadnego punktu zaczepienia, tak? Porozważajcie to. Ja uważam, wiecie, tak jak powiedziałem, że to jest prorocze słowo. Nie zapominajmy o tym. Szczególnie, wiecie, przychodzi czas wakacji, jest ciepło, ludzie mają taką tendencję, że generalnie się rozleniwiają. Jest problem z taką dyscypliną życia. I to nie chodzi o odpocznienie, bo jak najbardziej mamy odpoczywać, ale w pewnych tematach, jak wiara, jak prawda, jak pewna taka, no, taki sposób życia, no, nie mamy urlopów. Nie mamy urlopów i tutaj nie możemy sobie popuszczać. No, możemy, no, ale jak sobie popuścimy, to ma to konsekwencje. To się później nie dziwmy. Tak? Mamy możliwość, znaczy panujemy nad naszymi myślami. To nie jest tak, że jakakolwiek pokusa jest taka, że człowiek musi jej ulec. Absolutnie nie. To jest kłamstwo. Ta myśl jest demoniczna. Nie. W słowie znajdujecie zupełnie jakby inne informacje. I to są narzędzia, jak z tym walczyć, jak w tym zwyciężać. Wstańcie, ja pomodlę się o to słowo. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za ten czas. Ja zabezpieczam to słowo. Mówię, że zły niczego nie ukradnie. Ojcze, dziękuję Ci, że każda osoba w Kościele panuje nad swoimi myślami. Panuje. Rozpoznaje jakąkolwiek lewą myśl. Rozpoznaje pokusę i nie nadaje jej jakiejkolwiek rangi. Dziękuję Ci, Ojcze, za kręgosłup prawdy, kręgosłup słowa, który jest w nas zbudowany. Dziękuję Ci, że tym żyjemy. Dziękuję Ci, że znane nam są strategie i plany przeciwnika, że rozpoznajemy je wcześniej i ustanawiamy odpowiednią straż. Amen.